spotkanie jest organizowane przez Forum Młodych Dyplomatów, Polskie Stowarzyszenie. I dzisiejszymi moderatami będę ja, Damian Bilski i Sandy Schmidt, jako członkowie przedstawicielstwa regionalnego w Trójmieście. Na samym wstępie chciałabym podziękować pani konsul za uczestnictwo w naszym wydarzeniu i chciałbym pokrótce powiedzieć właściwie, dlaczego się spotykamy. Otóż dzisiaj rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji i właśnie z tego względu nasze stowarzyszenie będzie prowadzić cykl różnych spotkań w tym tygodniu od poniedziałku do piątku, a poświęconych różnej tematyce związanej właśnie ze służbą dyplomatyczno-konsularną. I każdego dnia jest inny dzień tematyczny. Dzisiaj mamy Dzień Dyplomacji Medycznej i z tego względu każde przedstawicielstwo przygotowuje inne spotkanie, które jest związane właśnie z dyplomacją medyczną. Jednakże nasze właśnie przedstawicielstwo trójmiejskie stwierdziło, że chcielibyśmy się dowiedzieć trochę od pani konsul, a informacji na temat właściwie pani pracy w dobie koronawirusa. I chciałbym jeszcze też powiedzieć, że sytuacja pandemiczna na świecie często krzyżuje plany wielu zawodom, a szczególnie służbie konsularno-dyplomatycznej, bo jest to ogromne wyzwanie dla tego sektora. I dzisiaj naszą prelegentką będzie pani konsul Kornelia Piper, a jako panel Niemiec w Gdańsku. Witamy panią konsul, dziękuję jeszcze raz bardzo za wizytę. Dzień dobry, bardzo mi miło. Nam również. I może zaczniemy już od pierwszych pytań. A mam takie pierwsze pytanie do pani konsul. Czy widzi pani różnicę między pani służbą w konsulacie przed pandemią i w obecnej właśnie sytuacji na świecie? No jasne, to jak państwo wiedzą, dla nas wszystkich to nie jest tak łatwo pracować pod takimi warunkami, bo nie mamy możliwości. Gdybyśmy mieli wypisać hasło, to... Co za głosy słyszę? Ktoś włączył mikrofon. No dobrze. No, dla nas wszystkich jest bardzo trudno pracować pod takimi warunkami i nie można spotkać ludzi szczególnie. To znaczy, jak państwo wiedzą, dyplomacja żyje zaufania. Ona powstaje tylko za sprawą osobistej rozmowy. Wtedy można spojrzeć sobie w oczy, gdy komunikuje się z kimś na wysokości wzroku, to między rozmówcami powstaje wzajemny szacunek oczywiście. I tego brakuje, bo nawet te nowoczesne, przecież bardzo dobre platformy komunikacyjne wirtualnej nie są w stanie otworzyć tej naturalnej sytuacji bezpośredniego kontaktu. To znaczy dla nas to jest zupełnie inna sytuacja niż przedtem. Przepraszam, tu chyba technika przeszkadza. Przepraszam, nie? Nie umiem. Bo ja, kolega jeszcze siedzi w moim biurze, żeby pokazać później jeszcze filmy, wideo. To znaczy mamy zupełnie inna sytuacja co do kontaktów dyplomatycznych, właściwie nie są możliwe i niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych zakazało nawet na czas pandemii wszystkich publicznych kontaktów, nie odbywają się żadne wydarzenia czy imprezy współorganizowane lub organizowane przez konsulat generalny, ani także my nie bierzemy udziału w publicznych wydarzeniach organizowanych przez innych. Przykładowo musieliśmy odwołać udział w uroczystości mniejszości niemieckiej z okazji Ludowego Dnia Żałoby w ostatnią niedzielę, 15 listopada, organizowaliśmy tylko i ograniczyliśmy się tylko do położenia wieńca. To było nam bardzo żal, ale nawet takie bardzo bliskie, emocjonalnie bliskie wydarzenia
nie możemy w tych uczestniczyć. To oczywiście oznacza, że raczej my dyplomaci pracują na konferencjach wirtualnych w sieci, używają live streamów, używamy live streamów, uczestniczymy w koncertach zdalnych. Ja sama organizuję teraz taki koncert z okazji świąt, żeby przekazać troszeczkę sytuacji, która jest blisko każdego człowieka, to znaczy, żeby ludzie też czuli, że my się źle czujemy, jeżeli nie możemy się spotkać, co najmniej będziemy też organizować kulturalne imprezy w sieci, żeby pokazać, że właśnie nam jest bardzo, są bardzo ważne te wydarzenia polsko-niemieckie. Tak, i nawet w ostatnich dniach, mam jeszcze kilka terminów w kalendarzyku. W zeszłym tygodniu na przykład miałam oficjalną rozmowę jeszcze z panią Dulkiewiczem, z panem, panią Aleksandrą Dulkiewiczem, z panią prezydentem miasta Gdańska. W grudniu ma odbyć się w świecie wirtualnym mały koncert upamiętniający 50-lecie uklęknięcia Willego Brandta pod pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. Udział wezmą muzycy i studenci naszych akademii muzycznych z Lubeki i Gdańska. Słowo powitania wygłosi pani prezydent miasta oczywiście, a także ja. Następnie wystąpią burmistrz Lubeki i z wykładem historycznym profesor Tomasz Nawęcz. I jestem bardzo wdzięczna, że też zgłosi się jeszcze w piątek pan prezydent Joachim Gau, który chce uczestniczyć właśnie w tym wydarzeniu w sieci i będzie przemawiać słowa na powitanie to wydarzenie. I to całe wydarzenie z koncertem studentów odbędzie się 5 grudnia. Tak, i jestem bardzo wdzięczna, że mogliśmy organizować to ważne polityczne wydarzenie. Ale to jest tylko jeden przykład, jak my teraz występujemy w internecie. Są inne przykłady, na przykład też miałam w zeszłym tygodniu rozmowę z panem prezydentem Lechem Wałęsą. Państwo na pewno wiedzą, że obchodziliśmy w tym roku 40-lecie powstania Solidarności w Gdańsku. To jest dla nas, Niemców, też bardzo ważne wydarzenie, bo my wiemy, że ta walka Solidarności się wiąże też z naszą walką za wolność w Niemczech. Jestem przekonana, że wschodni Niemcy nie mieliby tej odwagi w 1989 roku, jeżeli by nie była pomoc właśnie Polaków w Solidarności. I dlatego myślę, że to wszystko się wiąże i trzeba pamiętać właśnie o tych politycznych datach. I fakt jest, że w Katedrze Berlińskiej 13 grudnia odbędzie się też z obecnością pana prezydenta Joachima Gauka msza. To jest psza specjalnie, nabożeństwo specjalne dla demonstrujących na Białorusi przeciwko fałszerstwom wyborczym. I jestem bardzo szczęśliwa, że prezydent Wałęsa chciałby zaproponować kandydatury tych kobiet, które
jako pierwsi walczyli za wolność i za wolne wybory w Białorusi. Pan Wałęsa chciałby zaproponować kandydaturę tych kobiet do kolejnej pokojowej Nagrody Nobla i w umowie jeszcze właśnie wideo o tej propozycji. I właśnie przygotowałam ten występ z panem prezydentem, żeby to wydarzenie mogło sukcesem się odbyć w Berlinie. Ale to tylko kilka przykładów tych trudnych czasów. Ja chciałabym jeszcze dodać, że jestem bardzo wdzięczna, że młodzi dyplomaci są tacy aktywni i zorganizowali właśnie tą wideokonferencję dzisiaj, że mogliśmy się spotkać, bo to są zawsze ważne momenty dla nas w dyplomacji, dyskutować z młodymi ludźmi, szczególnie z tymi, którzy zamierzają być sami dyplomatami. I ja się już kilka razy spotykałam z państwem tutaj w konsulacie Republiki Federalnej Niemiec i mam oczywiście nadzieję, że w przyszłym roku znowu będziemy mieć okazję, żeby się spotkać w naszych pomieszczeniach. Bardzo nam miło. Pani konsul, chciałabym zadać pytanie, czy i jak zmieniła się organizacja pracy konsulatu podczas pandemii? Mam tu na myśli między innymi, czy doszło do ograniczeń godzin pracy placówki między innymi? No tak, trzeba powiedzieć, że konsulat generalny Niemiec oczywiście jest otwarty, tylko że nie mamy całej drużyny w budynku, bo jak Państwo wiedzą, musimy się starać o nową formę pracy, to znaczy wszyscy koledzy mają możliwość pracować w domu. Każdy kolega tymczasem już otrzymał laptopa, żeby pracować z domu. I to znaczy, że pracujemy teraz na trzy zmiany, można powiedzieć. Każdy kolega, każda koleżanka 2-3 razy tygodnie jest w pracy i te inne dni pracuje oczywiście w domu, bo chodzi o to, żeby się nie tak często blisko spotykać, żeby ostrożnie być w tych czasach, które naprawdę nie są łatwe dla nas wszystkich. I oczywiście kłopotem jest zawsze zachowywać przepisy związane z noszeniem masek i dystansem społecznym, zwłaszcza przy spotkaniach z ważnymi osobami, ale trzeba po prostu to wszystko zrobić, żeby pokazać innym ludziom, że my jako Niemcy też akceptują ten regulamin w czasach pandemii. Ale dodaję jeszcze raz, konsulat generalnie zawsze chce być otwarty, ale jak już powiedziałam, teraz dla osób z zewnątrz nie ma możliwości odwiedzin. U nas terminy na załatwienie spraw urzędowych w dziale konsularno-prawnym są udzielane w przypadkach nagłych i tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu. To jest obecnie średnio po 5 terminów na tydzień, ponieważ w Polsce prawie nie ma żadnych niemieckich turystów. Tak, tak to wygląda, ale na razie muszę powiedzieć, to wszystko dobrze działa i nawet nie mamy dużo pytań z zewnątrz, to znaczy, bo nie ma dużo Niemców, oczywiście nie ma dużo terminów w konsulacie i robimy naszą pracę
pracę regularną w internecie. Odpowiadamy na wszystkie pytania, które się wiążą z naszą pracą, które się wiążą politycznie ze stosunkami polsko-niemieckimi. Przygotujemy się na przyszły rok, a na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać. Mam pytanie do pani konsul. Proszę. Te zmiany, których pani mówiła odnośnie zmiany formy działań przez laptop, przez internet, przez inne narzędzia. Te zmiany mają cel tylko zmienić działania w konsulacie pomiędzy konsulem i innymi urzędnikami, albo to te zmiany będą dedykowane zmianie relacji wobec Polaków, którzy potrzebują jakiejś pomocy ze strony konsulatu. Czy będzie jakiś format relacji przez internet, jakieś formy, jakieś dokumenty pomiędzy Polakami i konsulatem? Nie, to można nawet zwrócić się bezpośrednio do naszego konsulatu z pytaniem i poprosić o termin co do spraw konsularnych. I zapraszamy do nas, oczywiście z maseczką, mierzymy gorączkę, temperaturę przy wejściu, oczywiście u każdej osoby. Ale można wejść do konsulatu i można normalnie załatwić swoje sprawy konsularne. Zawsze jest obecny współpracownik z Wydziału Konsularnego, to znaczy gwarantujemy, żeby te sprawy też będą sprawnie załatwione. Ale przestrzegamy oczywiście ten regulamin oficjalny, tylko w maseczce, za okniem siedzą nasi współpracownicy, ale nie ma problemu, jeżeli ktoś musi załatwić swoje rzeczy związane z paszportem, z innymi dokumentami. To wszystko można załatwić w naszym konsulacie. To trochę o innym pytałem. Czy będą zmienione procedury, że nie, może nie będzie potrzebne przychodzić do konsulatu, ale przez internet, przez jakieś programy, przez formy zmienić relacje, że ludzie nie będą potrzebowali przychodzić do konsulatu, a może załatwić sprawę przez internet. Ale już mówiłam o tym, że właśnie to jest nasz tryb pracy. Koledzy pracują w home office, to znaczy w biurze domowym i to nie sprawy, tylko jeżeli chodzi o wydrukowanie oficjalnych dokumentów, oczywiście, co dotyczy tego wydziału konsularnego, to trzeba osobiście się przedstawić u nas w konsulacie, ale wszystkie inne rzeczy są załatwione w internecie bez problemu. To ja mam jeszcze takie pytanie do pani konsul, bo mówi się, że głównym narzędziem... Jak już... A, przepraszam, proszę. Nie.
Albo chyba panią zaciął, ja myślałam, że już pani skończyła, tak. To ja mam pytanie jeszcze do pani konsul, bo mówi się, że głównym narzędziem pracy dyplomatów to są kontakty oraz samokomunikacja. I jak w przypadku braku właściwie możliwości tych bezpośrednich spotkań radzą sobie dyplomaci, by jednak podtrzymywać swoje kontakty, by pokazywać o swojej pracy, czy też państwo jako konsulat próbują nawiązywać współpracę właśnie w różnych mediach społecznościowych? No jasne, ale to jest normalnie, to nie tylko w czasach pandemii korzystamy te media społeczne, my wykorzystamy te media społeczne też w normalnych czasach. Ja muszę powiedzieć, że właściwie możemy mniej opisać te wydarzenia, które kiedyś mieliśmy, bo nie mamy już wydarzeń w planie z powodu pandemii, ale spróbujemy poinformować o innych terminach. Ja już mówiłam o te przykłady z panem prezydentem Wałęsem i Gaukiem. Organizujemy wraz z innymi, z drugimi partnerami koncerty i podobne wydarzenia. I oczywiście o tym będziemy zawsze przepisać w mediach społecznych. Na przykład zamierzamy uczestniczyć w tym dniu międzynarodowym Zjednoczonych Narodów, zorganizowany przez Narody Zjednoczone. Jest dzień przeciwko przemocy, jeżeli państwo przypominają sobie. I właśnie organizujemy tutaj przed konsulatem takie oświetlenie, bo to jest międzynarodowe, poprosili o to, że ten kolor pomarańczowy jest ten kolor komunikacyjny, że wszystkie instytucje, które mają ten kolor pomarańczowy poświetlony na murach na przykład budynku, uczestniczą właśnie w tym dniu przeciwko przemocy wobec kobietom. I to są takie wydarzenia, o których my też komunikujemy w mediach społecznych oczywiście. To znaczy są takie międzynarodowe terminy też, o których komunikujemy. Ale osobiście często mam rozmowy teraz w internecie, bilateralne, multilateralne. Zorganizowałam na przykład takie spotkanie z naszym dyplomatycznym korpusem. Myśmy się już dwa razy spotkali w internecie na wirtualnej konferencji. My się wzajemnie informujemy o wszystkich rzeczach, które się dzieją w obszarze pewnego konsulatu. I to jest bardzo ważne, bo nie ma innej możliwości komunikować i nie ma innej możliwości poinformować się. Pani konsul, praca konsulatu to przede wszystkim opieka nad obywatelami państwa, które się reprezentuje. I mam pytanie, jakie zmagania spotykane są obecnie w pani pracy oraz z czym sobie najtrudniej poradzić? Tak, ja już mówiłam, że prawie nie mamy kontaktów, to teraz osobistych nie mamy osobistych kontaktów do Niemców, bo nie ma podróżujących Niemców do Polski,
ale mamy oczywiście mniejszość niemiecką tutaj w Gdańsku. Mamy te stowarzyszenia polsko-niemieckie, z którymi mamy stały kontakt. I oczywiście od czasu do czasu Niemiec, który tu mieszka w Polsce, też poprosi o pomoc w naszym konsulacie. Ale jak już mówiłam, to rzadko się zdarza w tym momencie. I jeżeli się zdarza, to też jesteśmy osobiście do dyspozycji, bo nie może być, jeżeli ktoś z Niemiec tu mieszka albo bywa i ma problemy, że swój konsulat nie udziela pomocy. Dlatego oczywiście to jest jedyny przypadek, że jesteśmy osobiście do dyspozycji. To jak pani konsul mówi, że w tym momencie też nie ma tak wielu podróżujących, to mogłaby nam pani też powiedzieć trochę o tym pierwszym lockdownie, który miał miejsce na początku tego roku. Bo wydaje mi się, że wtedy mogło być więcej jednak Niemców, którzy przybywali szczególnie do Gdańska. I nagłe zamknięcie granic, zmiany na świecie, wprowadzenie obostrzeń. Jak to się przekładało na pracę wtedy? Nie, to w marcu, w kwietniu, w maju to nawet żaden... Mieliśmy jeszcze turyści w kraju, ale już nikt nie mógł wyjeżdżać. Jak Państwo wiedzą, wtedy mieliśmy jeszcze zamkniętą granicę. Teraz na szczęście nie mamy zamkniętą granicę, bo to właściwie wiosną było największym problemem co do naszych wspólnych kontaktów gospodarczych, że mnóstwo Polaków nie mogło tak łatwo wyjeżdżać na pracę do Niemiec i wrócić do domu, bo granica najpierw była zamknięta i wszystkie urzędy nie tak szybko zareagowały na to, że to są ludzie, którzy nie wyjeżdżają na wypoczynek, oni tylko pracują i potrzebują szczególny regulamin, ale to się wszystko zmieniło teraz. To znaczy wiosną też mieliśmy turystów, prawie żadnych turystów tutaj w naszym obszarze, bardzo mało i ci, którzy byli, tylko musieli wyjeżdżać i wyjazd był możliwy do Niemiec. To jak Państwo wiedzą, MSZ w Niemczech nawet zorganizowało, że z Azji, z Ameryki, z całego świata transportowano Niemców, którzy podróżowali na urlop, na wypoczynek do takiego kraju, mogło wrócić, ale to w przypadku Polski to nie było problem, bo to jak wiecie, jak Państwo wiedzą, to drogi nie są takie długie, to są stąd Gdańska do Berlina 700 mniej więcej kilometrów, to można szybko samochodem tam dojechać i wrócić, ale to nie był problem dla nas tutaj w Gdańsku, dla konsulatu. Raczej mieliśmy problemy wyjeżdżającymi pracownikami z Polski, które mieliśmy na przykład taki sygnał alarmowy od dużo szpitalów i domów seniorów, bo właśnie w tych przygranicznych szpitalach i domach seniorów pracuje dużo, dużo, prawie 50% wszystkich pracowników w tych szpitalach, tych domach seniorów przychodzi z Polski. I jeżeli już nie mogą tam dojechać, to jest duży problem. Nie, to nie tylko jest problem dla Niemców, to też jest problem dla tych Polaków, którzy zarabiają właśnie w Niemczech pieniądze i muszą potem wrócić do domu, do Polski.
Ale ten problem na szczęście już nie mamy, bo granice nie są zamknięte. Mamy szczególny regulamin dla pracujących, dla pracowników wyjeżdżających do Niemiec. To właśnie dzisiaj rząd niemiecki przedłużył lockdown do 20 grudnia. Nie wiem, czy Państwo o tym usłyszeli już. Jak Państwo wiedzą, w Niemczech już cały listopad wszystkie publiczne instytucje, restauracje, lokale są zamknięte, jak w Polsce też. Nie ma otwartych studia fitnessowych, nie ma otwartych sali sportowych, nie ma otwartych basenów, pływalni. Można wychodzić na ulicę, czasami bez maseczki, to zależy od regionu, bo mamy regiony w Niemczech, gdzie te przypadki koronawirusa nie są takie częste jak w innych regionach. Na przykład na południu Niemiec mamy większość tych przypadków zarażonych koronawirusem i na wschodzie na przykład Niemiec mamy bardzo mało tych przypadków. I dlatego rozróżniają się też te posunięcia. To oznacza, że na przykład gmina albo miasto na wschodzie Niemiec ma regulamin, że można wychodzić bez maseczki na ulicę i w Monachium to nie jest możliwe. Co najmniej wszystkie sklepy są w całych w Niemczech otwarte, bo w Polsce są zamknięte. To znaczy ludzie mogą wolno iść na zakupy, ale wszystkie inne publiczne instytucje, lokale są oczywiście zamknięte. I teraz nawet rząd niemiecki jeszcze zdecydował ustalić ostrzejszy regulamin dla prywatnych, dla rodzin. To znaczy do tej pory było możliwe się spotkać w gronie rodziny i z przyjaciółmi aż do 10 osób. Teraz jest tylko możliwe się spotkać z drugą rodziną i tylko 5 osób w prywatnej atmosferze. To znaczy mamy jeszcze bardziej ostrzejszy regulamin w prywatnym gronie aż do końca grudnia. Ja przypuszczam, że dopiero krótko przed świętami, około 20 grudnia, znowu ułatwiają te spotkania prywatne w rodzinach. Pani konsul, przepraszam, chciałabym się spytać jeszcze, czy teraz w dobie koronawirusa miały miejsce sprawy, w których jakieś niecierpiące zwłoki, w których musiałaby Pani interweniować w terenie? To znaczy nawet w konsulacie mieliśmy chorych co do koronawirusa, ale to nie zdarzyło się w konsulacie, bo każdy od nas też mieszka w dzielnicy, w gminie, spotyka rodzinę, spotyka przyjaciół i właśnie przez te prywatne kontakty czasami zdarza się też, że kolega zaraża się koronawirusem, to może być. I mieliśmy tutaj w konsulacie dwa aktualne przypadki, już przeszły, wszystko dobrze przeszło, na szczęście, ale nie można powiedzieć, że koronawirus spaceruje wokoło konsulatu. Niestety też dotyczy naszych własnych kolegów i koleżanek. Czy to odpowiada pytanie Pani, czy nie? Pani tak sceptycznie patrzy na mnie. Nie, także być może nie, jak najbardziej tak.
Ja mam wtedy jeszcze pytanie, ponieważ no wiadomo, ze względów pandemicznych nie może dochodzić do bezpośrednich spotkań, więc też taka sprawa, że dyplomacja, na przykład ta kuluarowa, nazywana dyplomacją tradycyjną, przestaje mieć znaczenie w obecnych czasach. Czy pani konsul uważa, że to jest początek upadku dyplomacji tej tradycyjnej, a może zastąpienie ją dyplomacją tak zwaną 2.0, czyli bardziej rozluźnienie wszystkich form protokołu i bardziej zwrócenie uwagi na protransakcyjność, a nie propartnerskość? Ja muszę powiedzieć, że nawet przed tą sytuacją, którą teraz mamy, MSZ niemiecki przygotowało się na tą sytuację, że częściej komunikować wśród dyplomatami w sposobie internetu, to znaczy z konferencjami cyfrowymi i tak dalej. Mieliśmy w tym roku, na początku tego roku, naszą pierwszą wielką, światową, można powiedzieć, konferencję cyfrową, to znaczy konferencję ambasadorów niemieckich całego świata w internecie. Z naszym panem ministrem, ze wszystkimi ambasadorami, konsulami z całego światu. I na początku myślałam, nie dają sobie rady. To nie jest możliwe, że tyle osób może komunikować w internecie. Ale udało się. Co to oznacza? Ja myślę, że właśnie żyjemy w czasach, w których tryb pracy się całkowicie zmienia, nie tylko w dyplomacji, w świecie pracy to też się zdarza, że trzeba się przyzwyczaić do pracy, przeważnie do pracy w internecie, trzeba się przyzwyczaić, komunikować więcej przez te konferencje cyfrowane w internecie. I trzeba akceptować, że to są nowe formy i są to też wezwania dla dyplomacji w przyszłości. Stoimy jeszcze na początku tego przełomu komunikacyjnego w dyplomacji, ale myślę, że powoli się już przyzwyczajamy do tego, i damy sobie radę, ale można jeszcze poprawić te wszystkie komunikacyjne platformy. Dzisiaj mamy znowu taką bardzo miłą formę komunikacyjną, bo mamy możliwości zadać pytania, możemy odpowiadać. Ja już przeżyłam takie konferencje cyfrowane w internecie, gdzie tylko monologi musiałam słyszeć. Myślę, że to nie jest bardzo żywe, żeby komunikować. I trzeba jeszcze przemyśleć te formaty oczywiście konferencji cyfrowane, ale myślę, że dobrze sobie radzimy, ale nie może być to jedyna forma komunikacji dla dyplomatów. Jak na początku powiedziałam, mam nadzieję, że już w przyszłym roku wrócimy do normalnej, osobistej komunikacji, że można się patrzeć w oko, w oczu, żeby odbudować takie zaufanie między oficjalnymi przedstawicielami, żeby lepiej się poradzić, jeżeli się dyskutuje o problemach w Europie albo bilateralnych.
Pani konsul, ja miałam jeszcze jedno pytanie, że skoro większość osób, większość aspektów naszego życia obecnie przenosi się do internetu, ponieważ ograniczone są bezpośrednie kontakty, to czy dyplomaci powinni zwrócić się z pomocą do młodszych osób? Powinni się zwrócić dokąd? Do kogo? Z pomocą do młodszych osób. Do młodszych osób. No jestem teraz wraz z młodymi dyplomatami, bardzo mi miło. To już jest pierwszy krok ważnej komunikacji z młodymi osobami, ale ja nie myślę, że młodzi mają problemy z komunikacją w internecie. Jest odwrotnie. Ja przeżyję właśnie też we szkołach niemieckich, ale to podobnie wydaje mi się, dzieje się w Polsce, że uczniowie uczą nauczycielom, jak się poradzić w internecie. I dlatego nie widzę, że są problemy dla młodego pokolenia co do komunikacji w internecie. Trzeba dla nas starszych, którzy mają inne doświadczenia, trzeba się uczyć. To ja dzisiaj czytałam wiadomość od ambasady niemieckiej, że zapraszają nas na takie szkolenie o mediach społecznych. Nie? To znaczy, trzeba się ciągle uczyć z tych nowych korzystania, tych nowych mediów społecznych. I to jest wezwanie teraz dla mnie, raczej dla starszego pokolenia niż dla młodego pokolenia. My jako konsulat generalny Niemiec oczywiście chcemy, żeby te kontakty między młodymi ludźmi i z nami w dalszym ciągu żyją, też w tych czasach pandemii. Nie możemy się spotkać z uczniami, ale są różne projekty, które na przykład już przygotujemy na przyszły rok, nie? Bo są projekty na przykład języka niemieckiego we szkołach, są takie konkursy w ramach wiedzy o naszych krajach, to znaczy w szkole niemieckiej są takie konkursy wiedzy o Polsce, na przykład co się dzieje w Polsce, coś podobnego jest też tutaj w Polsce, co dotyczy Niemiec. To kontynuujemy nasze plany na przyszły rok i ja chciałam jeszcze zaprosić Państwa na rok 2021, bo mamy już planowane wydarzenia. Planujemy Niemiecki Tydzień Kultury i Języka w czerwcu 2021 roku. I dobrze pamiętam, że 5 lat temu, w 2016 roku, mieliśmy okazję współpracować z młodymi dyplomatami z tej okazji. Mieliśmy wtedy 25-lecie Polsko-Niemieckiego Traktatu Sąsiedztwa. Obchodzimy w przyszłym roku 30-lecie tego traktatu i oprócz tego obchodzimy jeszcze najstarsze partnerstwo miast Bremy i Gdańska 45-lecie w ramach tego tygodnia, Niemieckiego Tygodnia Kultury. Serdecznie zapraszamy do przygotowania tego tygodnia, który odbędzie się prawdopodobnie znowu w Teatrze Szekspirowskim, ale nie tylko w Teatrze Szekspirowskim. Zaplanujemy na przykład 16 czerwca w przyszłym roku organizować taką operę rockową Pinka Floyda The Wall z naszym zespołem muzycznym pana konsula Bydgoszczy, który sam gra na gitarze elektrycznym. On gra w takim zespole i organizował dużo
uczniów klas ze szkół, którzy z nimi występują z tej okazji. To właściwie już w tym roku chcieliśmy zorganizować tą imprezę z uczniami i z tym zespołem Pinka Floyta, tą operę rockową, ale nie mieliśmy okazji z powodu pandemii. Zapraszam na nowy rok 16 czerwca i nawet pan prezydent Sopotu Jacek Karnowski powiedział, macie do dyspozycji operę leśną. I jak państwo wiedzą, w operze leśnej mieści się co najmniej 7 000 ludzi. To trzeba promować nasze wydarzenie, żeby zbierać ludzi, ale myślę, w przyszłym roku wszyscy już mają dużo ochoty wychodzić i wpaść do do naszej imprezy, szczególnie jeżeli młodzi ludzie występują i bardzo się cieszę, że możemy to wraz z tymi uczniami i z tym zespołem z Bydgoszczy i z panem Kuropatwińskim, to tak się nazywa ten konsul honorowy w Bydgoszczu, który gra na gitarze elektrycznym, że możemy to wraz z nimi zorganizować. Ale to tylko jest jeden przykład tego tygodnia, niemieckiego tygodnia kultury. Zapraszam jeszcze raz i ewentualnie się spotkamy na początku nowego roku znowu w takim formacie w internecie, żeby przedstawić z naszej strony nasz program dla tego tygodnia kultury w szczegółach i państwo mogą proponować jakieś wsparcie dla nas, jeżeli to jest możliwe. Bardzo bym się cieszyła, jeżeli by się znowu udało. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Ja mam jeszcze takie pytanie. Jak może konsul właśnie Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku angażuje młodych ludzi do pracy? Bo chciałem się dowiedzieć, czy na przykład ludzie w naszym wieku mają szansę współpracować z różnymi placówkami dyplomatycznymi bez żadnego doświadczenia wcześniej, żeby pokazać, że jesteśmy jako młodzież aktywna też w sferze polityki zagranicznej, chcielibyśmy jakoś podziałać i chciałbym się zapytać właśnie o rady do pani konsul, jak właściwie wejść w dyplomację już od najmłodszych lat? Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja bardzo lubię współpracować z państwem, z młodymi dyplomatami i mieliśmy już te przypadki, że u nas pracowało kilku młodych jeszcze studiujących ludzi, którzy mieli zamiar później pracować w MSZ-cie. Ale mamy też nasz regulamin, to znaczy angażujemy też studentów, to szczególnie studentów, którzy mogą pracować w konsulatu naszego kraju na całym świecie, muszą się zgłosić w internecie, zameldować, jeżeli studiują na przykład w Niemczech. Bo jest taką, trzeba mieć taką gwarancję bezpieczeństwa. Dla nas trzeba mieć taką gwarancję, bo to jest normalnie, jeżeli ktoś pracuje w MSZ-cie, jak państwo wiedzą, że musimy sprawdzić, czy ludzie wypełniają właśnie te wszystkie kryteria, które nam daje MSZ. Jeżeli państwo się zgłoszą w internecie i istnieje ta gwarancja bezpieczeństwa przez MSZ, to mogę nawet szukać sobie praktykantka albo studenta, który nadaje się do pracy w Gdańsku w konsulacie generalnym. Myśmy już mieli takie przypadki, ale dotyczy oczywiście przede wszystkim obywatelstwo niemieckie, ale też jest możliwość
pracować jako Polak u nas, ale trzeba też się zameldować najpierw do internetu. Jest taka strona internetowa w MSZ-cie. Jeżeli Państwo wchodzą do internetu na stronę MSZ-u niemieckiego, to widzicie taką rubrykę praktyki, nie? I można się tam zameldować. To jest możliwe. No. I można oczywiście współpracować w taki sposób, jak już wyjaśniłam. Jeżeli przygotujemy różne projekty, to możemy współpracę dopasować właśnie do tego projektu. Szukamy eksperta oczywiście, który nas przygotuje szczególną imprezę i to też jest możliwe. To zawsze zależy od wezwania. Aha, zapomniałam. To w MSZ-cie w Niemczech mamy jeszcze taki program, nazywa się Zwolennicy za kultury na całym świecie. To jest dosłownie tłumaczenie. To znaczy, mamy taki program, że niemieccy studenci mogą się zgłosić w tym programie i pracują co najmniej pół roku za granicą w naszych przedstawicielstwach dyplomatycznych. To jest bardzo interesujące, bo mamy teraz w naszym obszarze tutaj na przykład w Gdańsku, w Olsztynie, chyba w Bydgoszczy też, 5-6 studentów z Niemiec, którzy uczestniczą w tym programie MSZ-u. To oni dostają, nie dostaną pensji, ale dostaną środki, żeby na przykład wynajmować, zarezerwować mieszkanie i coś takiego, ale oni są zwolennikami i to jest bardzo ciekawy program, bo oni propagują kulturę i język niemiecki. Oni też pracują w szkołach, uczą języka niemieckiego na przykład w polskich szkołach i są bardzo zadowoleni. Dziękuję. Czy mam jeszcze pytanie? Bo ja mam jeszcze film dla Państwa. Ja na początku powiedziałam, że kręciliśmy mały film z panem prezydentem Wałęsą w zeszłym tygodniu. To też było nasze wezwanie, bo jest ta impreza w katedrze berlińskiej 13 grudnia i pan Wałęsa zaproponował właśnie kobiety z Białorusi za Nagrodę Nobla. Ja chciałam pokazać ten krótki film, jeżeli Państwo się tak, zgodzą. Tak, oczywiście, z chęcią zobaczymy. Można pokazać? Dzień dobry. Istnieje możliwość udostępnienia ekranu? Tak, oczywiście, już panu daję uprawnienia. Teraz pan będzie miał prowadzącego i na dole ekranu można udostępnić. Wierzę, że modlitwa może nas lepiej zjednoczyć, dać nam większą siłę, aby oni doprowadzili do zwycięstwa. Mają warunki trudne, blisko Rosja, ale świat idzie w kierunku wolności, demokracji. I kto szybciej to zrobi, tym będzie miał większy pożytek. Ale świat, Polska, Niemcy, musimy ich wspierać w walce, bo oni są potrzebni. Nie ma Europy bez Białorusi, bez Ukrainy.
i to czym szybciej to zrobimy, tym większy interes zrobimy. W moim przypadku, ale w ich przypadku byłby podobny. To znaczy podziękowanie za wspaniałą, pokojową walkę, a jednocześnie drugi punkt zachęcenie do dalszej walki, aby doprowadzić do pełnego zwycięstwa. A więc dziękowanie i wspieranie na dalszą drogę. Taki cel i taki sens miałby Nobel, gdyby wysłuchano naszych prośb. Ja będę prosił o to, żeby rzeczywiście im przyznano. Z tym, że ja bardzo obserwuję ich walkę i muszę powiedzieć, że jak mówię do polskiej walki, to oni są tak jak my byliśmy w 1970 roku. A więc mieliśmy ochotę do walki. No, dużo nas było. Natomiast nie byliśmy przygotowani do metod walki. Do tego, no jak rozmawiać, bo oni muszą rozmawiać z Rosją i ze światem. Muszą mieć ludzi, którzy no, będą rozmawiać, którzy będą propagandę uprawiać. Aby to, bo tak to bardzo na ulicy, a to na ulicy się nie znajdzie rozwiązania. Można przymusić, można przyśpieszyć, ale finał jest prawie zawsze przy stole. Więc ja to przyjmuję często na delegacje z Białorusi, więc ja ich proszę o to, by organizacyjnie lepiej znać. By byli ludzi przygotowani do rozmów, do propagandy, by to robili zawodowo i skutecznie. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję panie prezydencie. Dziękuję bardzo. To były fragmenty z rozmowy z panem prezydentem. To tylko jest przykład, jak spróbujemy komunikować. Tylko nie dla nas, też dla was, dla młodych dyplomatów, żeby moglibyście uczestniczyć w takiej rozmowie. I pokażemy tą rozmowę, te fragmenty rozmowy oczywiście z okazji tego wydarzenia w grudniu w Berlinie. I obecna będzie też pani prezydent Tichanowskaja, która przyjedzie specjalnie do Berlina. I myślę, to będą bardzo wzruszające momenty podczas tego nabożeństwa też ze słowami pana prezydenta Wałęsy. To dziękuję bardzo, że to dla nas była nawet premiera, bo jeszcze nie włączyliśmy taki film do jakiejś konferencji cyfrowanej. To była dobra okazja, żeby wyspróbować, jak to działa. Ja mam nadzieję, że nie było taki wiść, że głos był dobry pana prezydenta, że nic nie przeszkadzało, że mogli się słuchać wszystko. Tak, wszystko wyszło świetnie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy pani konsul ma jeszcze trochę czasu, czy już kończymy wydarzenie? Bo chciałem się zapytać. No ja zaplanowałam godzinkę na nasze spotkanie i chciałabym jeszcze raz serdecznie zaapelować do państwa, do młodych dyplomatów. Włączcie się proszę w przygotowania naszego tygodnia niemieckiej kultury. Przy tak dużych wydarzeniach małemu zespołowi konsulatu generalnego potrzebna jest pomóc, zwłaszcza młodych i pełnych energii i pomysłów ludzi. Byłabym bardzo rada, gdyby niektórzy z was okazali temu projektowi zainteresowanie. Zapraszamy do kontaktu do nas, do konsulatu. I oczywiście życzę państwu wesołych świąt. Uważajcie na siebie i zostańcie zdrowo i wesoło. My również dziękujemy pani konsul za wzięcie udziału w naszym dzisiejszym spotkaniu. Dziękujemy, że pani się podzieliła swoim doświadczeniem i wiedzą z nami.